kompleksowo zrealizowany przede wszystkim z tymi zaległościami, z którymi nie uporali się poprzednicy. Także do Dolnego Zamka było wkładane, bolce były wkładane do górnego druty. Dziękuję panu za spotkanie, dziękuję za rozmowę. To była nawet żeby wszyscy wiedzieli, że tu było utrudniane wejście do środka. Zapraszamy do reklamy. Po co to lekarz mówi, że chcieliby. Archiwum filmowego w Pradze. To też jest historia miłosna. Otóż główny bohater, prawnik, po zdradzie małżonki trafia do baru o nazwie Batalion właśnie, gdzie poznaje... Tak, to jest nazwa baru, to nie jest film wojenny, wbrew pozorom. Nie. I tam poznaje taką grupę, można powiedzieć, potępionych dusz. Osób z marginesu, którym życie się nie ułożyło i on zostaje przewodnikiem troszeczkę takich dusz nieszczęśliwych. To jest naprawdę fantastyczne kino, utrzymane w duchu niemieckiego Kammerspielu. I tam są naprawdę doskonale sfilmowane sceny Delirium Tremens, którego przechodzi główny bohater. Naprawdę gdzieś klimatycznie troszeczkę przypomina Portiera z Hotelu Atlantic ten film w takich właśnie scenach zamroczenia, ale ja serdecznie ten film polecam. W sobotę o godzinie 20:00 to jest jedyna okazja, żeby ten film zobaczyć, a naprawdę, naprawdę warto. Mm-hmm. Ja wspomniałem o tej orkiestrze i tutaj to trzeba wspomnieć, że tam jest Rafał Rozmus z orkiestrą, tak, i to jest przy Sienkiewiczu właśnie. Przy Sienkiewiczu, Bartek Zwycięzca, jutro będzie można orkiestrę pod batutą Rafała Rozmusa usłyszeć. No dobrze, czyli tak szybko raz... Metropol? Metropol? Jedynie 20... Trawienie tłuszczu? Radio Koncita, Tok FM. Proszę państwa, motto dnia, skoro bowiem świat przez mądrość swoją, oczywiście mądrość niebożą, mądrość światową, skoro bowiem jest świat 13. przez mądrość swoją nie przyjął Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić świat przez głupie zwiastowanie. To, co głupie u świata, to wybrał Bóg. Słuchają państwo, tych prostaczków poniżonych, aby tym zawstydzić mądrych. Radio Koncita. 16 kwietnia ojciec święty Franciszek uda się na grecką wyspę Lesbos, poinformował Watykan, potwierdzając ostatecznie spekulacje medialne. Wizyta ojca świętego na greckiej ziemi będzie związana z kryzysem migracyjnym i wojną w Syrii. To na wyspie Lesbos przebywają tysiące uchodźców, głównie Syryjczycy. Papież odbędzie podróż na zaproszenie patriarchy Konstantynopola Bartłomieja i władz w Atenach. Razem z patriarchą ojciec święty Franciszek spotka się z uchodźcami. Profesor Arkady Rzegocki, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwraca uwagę, że wizyta biskupa Rzymu odbywa się w czasie, gdy Unia Europejska tak naprawdę nie wypracowała wspólnej polityki w sprawie kryzysu migracyjnego. Dodaje, że papież nie będzie proponował jednak politycznego rozwiązania. Wizyta będzie miała charakter humanitarny, będzie miała na pewno charakter dotyczący tak dostrzeżenia drugiego człowieka, natomiast ona bezpośrednio nie będzie, tak? Z całą pewnością tutaj papież nie będzie proponował żadnych politycznych rozwiązań. To jest właśnie rola i zadanie polityków. W tym samym czasie prezydent Turcji zagroził, że jego kraj nie będzie wykonywał umowy w sprawie migrantów, jeżeli Unia Europejska nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Bruksela zadeklarowała m.in. przyspieszenie rozmów akcesyjnych z Ankarą. Zgodnie z porozumieniem Unii Europejskiej z Turcją, od 4 kwietnia uchodźcy, którzy po 20 marca wyjechali nielegalnie do Grecji, mają być przenoszeni z tego kraju do Turcji. Za każdego Syryjczyka wydalonego z Unii Europejskiej ma przybywać legalnie do Unii Europejskiej inny Syryjczyk. Nowoczesna zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego tak zwaną małą ustawę medialną, poinformowali posłowie tego ugrupowania. Wniosek poparła też grupa posłów PSL i PO. Główne zarzuty to niewłaściwy tryb procedowania nad nowelą ustawy o radiofonii i telewizji. Według partii zostały też naruszone kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nowoczesna zarzuca we wniosku także brak konsultacji.
Jutro w Sejmie Nowoczesna ma zorganizować konsultacje społeczne w sprawie mediów publicznych. Wniosek Nowoczesnej ma charakter czysto polityczny i jest elementem destrukcji, który ma doprowadzić do paraliżu państwa, prowadzić do tego część opozycji, mówi senator Jan Maria Jackowski z Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Zarzut o niekonstytucyjności w zakresie ograniczenia kompetencji Krajowej Rady jest niepoważny, ponieważ Krajowa Rada nie ma zapisane w konstytucji, że ma kreować medialne spółki publiczne. Przecież na tej samej zasadzie można by zarzucić również, że ograniczeniem kompetencji Krajowej Rady jest niemożność kreowania przez obecną Krajową Radę zarządów na przykład stacji komercyjnych. Pozostałe zarzuty dotyczące braku konsultacji nie wytrzymują próby krytyki, ponieważ ta ustawa została przyjęta jako rozwiązanie czasowe, jako okres przejściowy między całkowitą zmianą ustroju mediów publicznych, co zostało zapowiedziane przez rząd w tak zwanej dużej ustawie medialnej, która lada moment trafi do parlamentu. Chodzi o nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która skróciła kadencję władz TVP i Polskiego Radia. Nowela ta straci moc 30 czerwca bieżącego roku. Według zapowiedzi tak zwana mała ustawa medialna to pierwszy etap reformy mediów publicznych zmierzającej do ustanowienia mediów narodowych. Ruch Kukiz 15 chce powołania dnia referendalnego. Jednego dnia w roku Polacy mieliby możliwość opowiedzenia się za obywatelskimi projektami. Politycy chcą także zniesienia 50% progu frekwencji. W tej sprawie trwają już prace nad zmianą przepisów. W przypadku dnia referendalnego to dopiero pomysł, powiedział poseł Jakub Kulesza, rzecznik klubu Kukiz 15. Wszystkie pomysły na pytania, które można było zadać w referendum dla ograniczenia kosztów organizacji referendów, mogłyby się odbywać w ciągu jednego wybranego dnia w roku. Wówczas wszystkie takie inicjatywy referendalne, pod którymi zostałyby zebrane podpisy, można byłoby podczas jednej takiej akcji referendalnej zadać pytanie wszystkim obywatelom i uzyskać za jednym zamachem, mniejszym kosztem odpowiedź. Z inicjatywą zorganizowania referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych wyszedł podczas kampanii prezydenckiej lider Kukiz 15, Paweł Kukiz. Referendum ogłosił był już prezydent Bronisław Komorowski. Frekwencja wyniosła wówczas 7,8%. Nie ma bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji wobec któregoś z członków sojuszu, powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Zapewnił też, że NATO będzie dalej wzmacniać wojskowo wschodnią flankę, jednocześnie utrzymując dialog z Moskwą. Sekretarz generalny NATO zwrócił jednak uwagę na agresywne działania na Ukrainie, a nawet możliwość użycia tam siły wojskowej. Przyznał, że te działania Rosji są niepokojące i NATO odpowiednio na nie reaguje. Przypomniał, że jeszcze niedawno sojusz nie miał sił na swojej wschodniej flance, a obecnie przebywają tam siły rotacyjne. NATO wzmocniło też swą gotowość do szybkiego wysłania do Europy Wschodniej większych sił, jeśli zajdzie taka konieczność. Poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, mówi, że słowa sekretarza generalnego NATO o dalszym wzmocnieniu wschodniej flanki są bardzo ważne dla Polski. Polska ubiega się, żeby w najbliższych czas oprócz brygady amerykańskiej, która będzie rozmieszczona na tej wschodniej granicy, żeby była jeszcze jedna brygada naszych sojuszników wielonarodowa z Europy. Ta decyzja byłaby naprawdę bardzo jasnym, bardzo twardym sygnałem dla Putina, że NATO jako całość jest przekonane o wspieraniu Polski, o wzmocnieniu naszego bezpieczeństwa. To dla nas jest bardzo istotne i to rzeczywiście realnie wzmocniłoby bezpieczeństwo takie strategiczne naszej ojczyzny. To jest dobry sygnał przed szczytem Warszawy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO ma być także jednym z tematów szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, który w lipcu odbędzie się w Warszawie. W kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna nad morzem od 11 do 13 stopni, w centrum do 15, najcieplej do 20 na południowym wschodzie. Wiatr południowy, słaby, wszystko jest monitorowane, że do górnego zamka wkładano druty, a do dolnego zamka bolce, proszę Państwa.
piękny nadajnik. Nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, dziś w rozmowach niedokończonych mówić ekstra będziemy na temat nowelizacji ustawy o lasach. A w studiu Radia Maryja gościć będziemy pana Andrzeja Koniecznego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, oraz pana posła Dariusza Bąka.